No dobra, moi drodzy, wiem, że na pewno na tym kanale jest jakieś tam zaskoczenie, że robię filmik, który nie jest recenzją czy analizą filmu, serialu, czegoś takiego, ale stwierdziłem, to mój kanał, mogę zrobić co chcę, a od dawna miałem ochotę pogadać o jakimś UFC i mam wrażenie, że na polskim YouTubie tego jest mało. Więc po prostu, jeśli kogoś to w ogóle nie interesuje, nie musi oglądać oczywiście, natomiast ja jako wieloletni fan UFC i MMA i człowiek, który tam zdarza mu się coś full amatorsko trenować, ale przede wszystkim ogląda każdą galę, i jakby no ja mam ochotę o tym porozmawiać, nie za bardzo mam gdzie i z kim, stwierdziłem, hej, czemu nie na własnym kanale, czemu tego nie zrobić w sumie, no nie? Także piszcie, czy w ogóle taki koncept ma sens, żebym co jakiś czas coś takiego robił. Nie muszę, może to tylko jednorazowo, bo wychwalamy sobie Janka, natomiast wielka noc w historii polskiego MMA za nami i wspaniała noc w ogóle, jeśli chodzi o świat MMA za nami. Wybaczcie może, że trochę wyglądam jak w tym memie, ale no tak, do 8 siedziałem i oglądałem, potem spałem ze 4 godziny, no i kręcę. Więc tak, będę sobie cały czas zerkał i nie będę mówił o walkach z early prelimsów, ponieważ praktycznie nikogo z nich nie znam i umówmy się, w sportach walki trzeba znać nazwiska i to jest coś, co dużo osób ma problem, żeby się wkręcić w MMA, czy w boks, czy w cokolwiek, ponieważ nie zna ludzi, walczą jakieś tam no-name'y z groźnymi twarzami ewentualnie i to jest tak, jakbyście mieli oglądać, nie wiem, piłkę nożną lubicie i Real Barcelona i nie znacie żadnego piłkarza, tak? Nie wiecie, kto komu podaje piłkę, z czego słynie, historii i tak dalej. Kontekst jest bardzo ważny. Natomiast w prelimsach polecam obejrzeć, jeśli macie możliwość, ponieważ było kilka kapitalnych knockoutów, TKO i naprawdę to były bardzo, bardzo solidne wejście w tą galę. Nie pamiętam w której walce, ale to co muszę powiedzieć... Kurczę, w której to było walce? To był ten Medic Cruz? Chyba nie. Nie, no nieważne. W każdym razie w której z walk, to co muszę powiedzieć, to jest absolutnie fatalne sędziowanie pana Smitha, Marka Smitha, byłego żołnierza w ogóle, weterana, który... chyba pilotem był czy coś, który po prostu no, przez ostatnią minutę walki jeden z zawodników drugiego oklepywał w Grand and Pound, czyli że na zasadzie tamten się niby się trochę zasłania, niby jest przytomny, ale jest na ziemi i dostaje grad ciosów i młotków z góry i de facto widać, że jedyne co w tym momencie może się stać to coraz większe uszkodzenia neurologiczne jego mózgu, a nie, nie wiem, comeback. Gdyby w tym momencie wstał i wygrał walkę, no to byśmy mówili co innego oczywiście, ale no wiecie, w sensie tutaj było widać, że jest koniec. Komentatorzy nawet krzyczeli, żeby to przerwał i za 30 sekund takiego niepotrzebnego punishmentu jeden z tych fighterów dostał i dopiero wtedy Mark Smith przerwał, także no fatalna decyzja. Mówię tutaj o, bo ja, że tak powiem, jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o sędziów wewnątrzringowych w MMA i trochę takie przeciwieństwo boksu, w boksie są fatalne decyzje sędziowskie, w MMA też są problemy, ale wydaje mi się, że nie aż takie, nie tak często, w boksie są fatalne decyzje sędziowskie, natomiast sędziowie ringowi, ci wewnątrz, uważam, że w boksie są super, są doświadczeni, w większości z tego co oglądam, są naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o rozumienie walki, wiecie, kontrolę bohaterów, chciałem powiedzieć, nie? W tym filmie. Kontrolę fighterów i tak dalej. Natomiast w MMA to jest jakaś... To, co się dzieje po prostu czasem w ringu z sędziami ringowymi, tymi wewnątrz, to jest żal. I praktycznie zaraz przejdę od razu do tego, ponieważ pierwszą walką z tych już prelimsów i tutaj trzeba o nich powiedzieć, bo tu już były znane nazwiska, była walka w wadze 125, czyli tej najlżejszej męskiej Kai Kara Fransa z Rogerio Bontorinem. Mogę trochę źle czytać nazwiska, natomiast mieliśmy kapitalny początek rundy od tego Bontorina, który w pewnym momencie, nie pamiętam jak, ale złapał plecy, zrobił po prostu człowiek plecak Kaja Kara Fransowi i przez jakieś 3-3,5 minuty siedział mu, mając zapiętego trójkąta nogami na brzuchu i próbował wyciągnąć Mataleo, próbował, no wszystko co się dało wyciągnąć rękami, czy tak, czy z drugiej strony, to naprawdę wyglądało to niesamowicie groźnie, myślałem, że Kai Kara Franz zostanie zaraz skończony, no bo naprawdę komuś to się na tym zna, ciężko wyjść z pozycji, że macie wpiętego ciasno trójkąta na brzuchu nogami i po prostu walczycie o to, żeby gdzieś tam tą rękę wsunąć i docisnąć, nie? Natomiast nie tylko, że pięknie się z tego obronił, ale wstał w ostatnie, nie wiem, 30 sekund rundy, znokautował Bontorina, najpierw jakimś takim prawym, potem jeszcze poprawił prawy coś, chyba podbródkowy coś i prawy na szczękę. Bontorin w ogóle w taką śmieszną pozę upadł na głowę, jakby chciał, nie wiem, jak struś się wbić. Po czym
od razu z tego wstał, ale widać było, że wstał taki, wiecie, na zasadzie ponokautowy. I mamy po prostu sytuację kuriozalną, ponieważ Kai Kara-France robi, zresztą on jest chyba Nowozelandczykiem i robi, czy tam Australijczykiem, i robi Marka Hunta, czyli nie czeka na to, aż sędzia mu przerwie, tylko widzi, że jego przeciwnik spadł na łeb po nokaucie, więc po prostu odchodzi. Robi tak zwany walk of knockout, czyli wiecie, że znokautował i nawet nie dobijał, tylko po prostu już podniósł ręce do góry i koleś leży. I dochodzi do kuriozalnej sytuacji z moim najbardziej nielubianym przeze mnie sędzią, czyli Herbem Deanem. I to jest, jeśli ktoś z was śledzi MMA, to jest mega kontrowersyjne, co ja mówię, ponieważ Herb Dean jest uznawany teraz za najlepszego sędziego, odkąd odszedł, jakoś nazywa, McCarthy. Herb Dean jest uznawany za tego najlepszego, sędziował potem walkę wieczoru, on ciągle sędziuje walki wieczoru i tak dalej. Ja w pełni akceptuję, że to może być tylko moje jakieś takie kontrowersyjne zdanie. Ja Herba Deana nienawidzę. Nie prywatnie, prywatnie, może być spoko ziomeczkiem, jako sędziego. Non stop mamy z nim w ringach sytuację, że za wcześnie zatrzymuje walki, jak za skrenem i Robin Lawlerem, za późno, gdzie ludzie umierają na jego oczach, albo stoi za daleko, nie zdąży dojść, albo nie skontroluje, są takie sytuacje, że nie wiadomo, co się dzieje. I to jest dla mnie, ci co mnie znają, to już od lat o tym mówię, więc wiedzą, i to jest dla mnie 50. z rzędu przykład, kiedy Herb Dean, w momencie, w którym ten odchodzi od tego, co leży na głowie, Herb Dean wbiega między nich i teraz tak, albo powinien pokazać, no dobra, ale walcz dalej, na zasadzie on jeszcze tam coś się wstaje, albo powinien zrobić, że przerywa walkę. Tymczasem nie robi nic, wbiega między nich jak pierdzielone dziecko we mgle, jak klasyczny Herb Dean, który ma jedno zadanie w tym pierdzielonym ringu i nie potrafi go wypełnić, i między nimi staje i jest na zasadzie, patrzy jak takie dziecko, co się dzieje. Po czym ten, co się cieszy, że wygrał, obiega cały oktagon, i patrzy na Herba i patrzy, zaraz, to walki nie przerwał? I jeszcze raz podbiega jak taki Obelix na Galów, żeby dobijać. I w tym momencie Herb Dean pokazuje, nie bij. No kuriozalna sytuacja, fighterzy obaj nie wiedzą, czy to koniec walki, ten nie wie, czy jestem znokautowany, ten nie wie, czy, jak to ja nie wygrałem, muszę go dobijać. No kuriozium po prostu, kuriozium. Widzicie, nawet się nie mogę wysłowić, no. Mam tylko jedno zadanie, tak jak Herb Dean, no nie chcę być hipokrytą, ale naprawdę, nie lubię Herba Deana. W każdym razie fantastyczny comeback Kai Kara-France'a, który no z bycia w absolutnie tragicznej pozycji z człowiekiem plecakiem próbującym mu wyciągnąć rear naked choke, czyli Mataleo, przechodzi do knockoutu pięknymi trzema ciosami, jeszcze walk of knockout. No gdyby nie Herb Dean, to po prostu sytuacja bez kontrowersji, no ale wiadomo, Herb Dean musi coś odwalić. Dalej mamy walkę Askarowa z Benavidezem. Benavidez jest facetem Oliwii, jak ona się nazywa? Olivia Megan? W każdym razie tak ją mówię, bo ona jest cudowna i dobrze to wiedzieć, że to jemu trzeba zazdrościć. Natomiast przegrywa zdecydowanie tą walkę, po prostu jest zdominowany przez Askarowa i powiem wam szczerze, że dużo o tej walce nie pamiętam, poza tym, że no solidny pojedynek, ale Askarow go po prostu zdominował. Znaczy wiecie, nie robiłem z notatek, nie będę tych walk omawiał nie wiadomo jak szczegółowo, chyba że moim zdaniem coś ciekawego się działo. Dalej mamy Kylera Phillipsa z Songiem Jadongiem, też fajnie się nazywa. I tutaj Phillips wygrywa decyzją, mamy 29-28, czyli 2-1 w rundach według wszystkich sędziów. I pamiętam, że to była naprawdę taka walka w szybkim tempie, solidna, dużo wymian w stójce, jakieś, no dużo różnych ciekawych akcji. Natomiast też, wiecie, no tyle, spoko walka, w sensie naprawdę solidna gala była, więc te walki były też niezłe. Dominic Cruz, czyli ex-mistrz, teraz też komentator UFC, walczący z Caseym Kennym na tej prelimsowej, na tej drugiej karcie, nie na walce, nie w jednej z tych głównych walk, to jest pokazuje jaką siłę miała ta karta, że Dominic Cruz, czyli były mistrz, walczy w tej drugiej karcie, to jest w ogóle wow. I muszę powiedzieć, że to była całkiem ciekawa walka pod kątem, że to co kiedyś Dominic Cruz robił, ci z was co oglądają, wiecie, śledzą UFC od dawna, ten jego dziwne poruszanie się, to chodzenie w ósemkach, o którym wszyscy gadają, to ciągłe schodzenie z linii ciosu z jakimiś dziwnymi, na zasadzie, że schodzi w lewo i zadaje jakiegoś prawego cepa, albo schodzi jakby ciałem lewo-dół, a kopie prawego high kicka, jakieś takie dziwne rzeczy robi. Ten jego taki nietypowy i bardzo oryginalny styl kiedyś był wystarczający, żeby zostać mistrzem. Teraz walczył jako chyba numer 11, czy coś takiego w tej dywizji, z kolesiem, który w ogóle nie jest w top 15, i wygrał przez split decision, czyli dwóch sędziów dla niego, jeden dla przeciwnika
dawał 2 do 1 w rundach, czyli bardzo, bardzo, bardzo wyrównana walka. I no to pokazuje, jak poziom idzie do przodu. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, co czeka Cruza dalej, no bo... No ciężko się to zapowiada na przyszłość, aczkolwiek no, jak widać, wciąż się nie poddaje i wciąż sobie fajterzy. I przechodzimy do głównej karty wieczoru, do głównych 5 walk, które naprawdę, no słuchajcie, nie mogę się doczekać tej gali. Najpierw mamy, no niestety, w rezultacie moim zdaniem dosyć nudną walkę, aczkolwiek jakby w pełni zrozumiałe jest to, dlaczego tak walczyli, czyli w walce w kategorii light heavyweight, czyli tej do 205, czyli do 93 kilo, Aleksander Rakić versus Thiago Santos, ostatni, który pokonał Błachowicza nokautem i który był bardzo blisko wygrania decyzji z Jonem Jonesem, żeby zostać mistrzem. Potem niestety przegrał, potem miał operację kolan chyba, czy kolana. Dużo problemów zdrowotnych i niestety przegrywa zdecydowanie z Rakiciem, aczkolwiek to była jedna z tych walk, gdzie obaj fighterzy czuli pełny respekt do przeciwnika, że jak tylko wejdą w pół dystans, to komuś zostanie urwana głowa. Obaj to czuli, obaj bali się jakby commit, czyli tak... ciągle słucham MMA po angielsku, teraz brakuje mi polskiego słowa. Tak zaangażować w 100%, wejść w 100% w akcję i wiecie, na zasadzie zaryzykować trochę. Obaj się bali, bo wiedzieli, że po prostu drugi może go znokautować, więc mieliśmy taką walkę trochę punktowania się wielkich chłopów z zewnątrz, z dystansu i po prostu Rakić to wygrał, po prostu lepiej go punktował. Thiago Santos, no wszyscy chyba to widzą, że nie jest tym samym Thiago Santosem co parę lat temu i trzeba powiedzieć, że z jego perspektywy to szkoda, bo miał taki moment, że wygrał z Jankiem, że miał bardzo, bardzo bliską decyzję z Jonem Jonesem i nawet dużo osób mówiło, że powinien był tą decyzję wygrać, że sędziowie spartolili sprawę. A teraz widzimy taki jego, z tego piku formy widzimy taki, że idzie w złą stronę dla niego. A też jest już tam, nie wiem, ze 37 lat ma czy ileś, więc no trochę szkoda, aczkolwiek ja go bardzo szanuję osobiście, spoko facet. Dalej mamy, Drew Dober przegrywa z Islamem Makaczewem i całkiem solidna walka, aczkolwiek to jest, Makaczew zrobił to samo, co robi Khabib, czyli pełna kontrola w parterze, ciągłe zapasy, ciągły człowiek plecak z przodu, znaczy nie plecak, tylko człowiek podbieram ci biodra i nóżki wiążę i po prostu cię będę okładał albo kończył w jakiś inny sposób. I Dober jest świetnym fighterem, a mimo wszystko po prostu, no tak go wymęczył Makaczew przez te 3 rundy, że o ile nie lubię stylu Khabiba, o tyle w pełni to szanuję, wiem jakie to jest trudne, wiem jakie to jest, jak wielki szacunek należy się za taką dominację kogoś w parterze, gdzie po prostu człowiek nie może nic zrobić, a ty cały czas go trzymasz i robisz z nim co chcesz. I zresztą też szacun, ponieważ Makaczew go kończy trójkątem rękami, aczkolwiek zaliczyłem to jako trójkąt, ale to nie był taki czysty trójkąt, to było takie duszenie barkiem, takie jakby, w trójkąt w sensie, że miał rękę i głowę, nie wiem czy to ma jakąś konkretną nazwę, jakaś tam wersja, ale... powiedzmy trójkąta, natomiast wyglądało to tak jakby Dober już po prostu miał dosyć, bo 3 rundy po prostu mielony jak przez walec i zaczął być trochę duszony, już nie miał siły się z tego wybronić, nawet jeśli to nie było jakoś czysto technicznie wpięte, także no ale nie jestem jiu-jitsu specjalistą, ostatnio zaliczyłem 2 treningi na krzyż, mam obtartą szyję i coś mnie tam boli, ale tak to jestem, wiecie, specjalistą internetowym z oglądania, więc nie będę więcej mówił, niech jakiś Gracie się wypowie. No i dochodzimy do 3 walk wieczoru. I tutaj ja mega czekałem. Aljamain Sterling walczący z Petrem Janem, który broni pasa bantamweight, czyli wagi 135 funtów, czyli to jest... nigdy nie wiem jak to jest po polsku, bo zawsze w UFC podają w funtach, ale to jest mało. To jest ta trzecia, znaczy druga waga męska od dołu, czyli tam koło 60 kilo chyba, nie? Może tam 60 parę, nie wiem, ale no to jest mało. To są małe chłopaki. Natomiast to są zabijacy i to są charakterni ludzie i Sterling i Petrian. I to byłaby pewnie walka wieczoru albo pretendent, gdyby nie to, co się stało w 4 rundzie. To aż kręcę głową, co się wydarzyło, ponieważ może zacznę od początku. Mieliśmy fantastycznie narzucone tempo przez Sterlinga, który wyszedł do tej walki, tak jakby mu trener powiedział: słuchaj stary, za 20 minut mamy autobus, więc szybka robota, nie? I Sterling narzucił tempo jakby, no nie wiem, jakby był Tonym Fergusonem na sterydach po prostu. W sensie dosłownie cały czas ciosy, cały czas jakieś kopnięcia, cały czas z różnych kątów, cały czas coś robił. I moim zdaniem to było odważne, to było, widać było, że wierzy w siebie i tak dalej i że dobra, jestem tutaj po to, żeby go zajechać. Ale to było głupie, ponieważ Petrian okazał się na tyle dobry i nie przez przypadek jest mistrzem, że nie tylko wytrzymał ten napór, ale jak już doszło do tej 3-4 rundy, to wyglądał na świeższego, a przez te pierwsze 3 rundy dużo więcej tych takich
chaotycznych ataków Sterlinga, nie tylko, że je odpierał, ale przepięknie kontrował, chociaż obaj mieli swoje momenty, powiedzmy, które że Sterlingowi wiele rzeczy wyszło, aczkolwiek też muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie totalnie w tej walce to, że Sterling ciągle oddawał plecy, ciągle stosował obrotówki, czy to jakiegoś backfista, czy obrotowe kopnięcia. W pewnym momencie w ogóle Petr stał tak z metr przed nim, a on próbował kopnąć obrotowo, co w ogóle nie ma sensu, bo koleś jest za blisko. A wiecie, no wszystkie obrotowe techniki, jakby największym ich minusem jest to, że się odwracacie do kogoś plecami. Ktoś może wam zrobić człowieka plecaka, czy coś w tym stylu. A właśnie człowiek plecak i Mataleo to jest najprostsze skończenie walki dla tych zawodników, powiedzmy. Żeby było prościej, to się tylko musicie się wystawić tak i bij tutaj, tak? No bo naprawdę, jak już ktoś ma czyjeś plecy, to duszenie jest jakby statystycznie prostsze niż, wiecie, walka w jakikolwiek inny sposób, nie? Tymczasem Petr Jan, jak tylko zbliżało się do... Chłopaki zbliżali się do jakiegoś grapplingu, do jiu-jitsu czy do parteru, to było słychać z narożnika, że Petrowi Janowi krzyczeli: zostaw go, odejdź, daj mu wstać, bijcie się w stójce. Do tego stopnia, że nawet jak miał możliwość złapać plecy, to tego nie robił, więc byłem zaskoczony. Wydaje mi się, że aż za dużo szacunku do Sterlinga tutaj czuł, bo wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś jest gorszy w jiu-jitsu, nawet jeśli ktoś ma gorszy grappling, parter i zapasy, no to wciąż powinien wykorzystać takie fundamentalne błędy czy luki w grze przeciwnika. Aczkolwiek ja jestem nikim przed kompem, a Petr Jan fantastycznym fighterem, który tą walkę do czwartej rundy wygrywał moim zdaniem zdecydowanie. Tam w rundach podali, że było 2 do 1 dla niego według sędziów, no ale to było takie 2 do 1 z... które dalej przerodziłoby się w pewnie 4 do 1, ponieważ widać było, że jest świeższym fighterem. No, nigdy nie wiadomo, ale tak to wyglądało. No i dochodzi do kuriozalnej sytuacji, gdzie Petr Jan ma Sterlinga w takiej pozycji, że Sterling jest kolanem na ziemi, Jan trzyma mu dwie ręce na głowie i coś tam go bije, coś tam go kontroluje. Sędzia mówi he's grounded, czyli jest uziemiony, znaczy mówi samo grounded. I Petr Jan jest bardzo słaby angielski, jest Rosjaninem, więc mógł tego nie zrozumieć, ale pozycja jest kurwa w ogóle, wiecie, w całym MMA i w UFC zdarzają się kontrowersje, że ktoś tam, nie wiem, był tym uziemionym, czyli były trzy punkty podparcia i na przykład wstawał i w trakcie tego, jak podniósł kolano, to ktoś wyprowadził kopnięcie i czy tam na odwrót, że jakby kucał i jak ten wyprowadzał, to jeszcze był w powietrzu, a jak dotknął, to ten, albo tam na powtórce pokazywali, czy palcami dotykał ziemi, czy nie. Są kontrowersyjne rzeczy. To nie była jedna z nich. Sterling dosłownie kucał na jednym kolanie, jeszcze przez chwilę trzymał rękę na ziemi. Było widać, że nie ma prawa mu uderzyć tego kolana na głowę. Tymczasem Petr Jan po 5 sekundach, chyba 10, 5, nie wiem, takiej pozycji, że trzymam go za głowę i ten, nagle jebut, tajskie kolano, kurwa, prosto na skroń, Sterling pada i mamy dyskwalifikację. I jak najbardziej słuszną dyskwalifikację. To było po prostu obleśne zagranie z jego strony, pomimo że ja uważam, że to nie było jakieś takie, wiecie, jak czasem, nie wiem, piłkarze coś udają, albo coś w tym stylu, albo nie wiem, tam, że może sędzia nie zauważy, to mu nadepnie na stopę, tam, nie wiem, w piłce nożnej, czy coś takiego, wiecie, zamieszanie w polu karnym. Nie, no tutaj wszystkie kamery są na niego, akcja akurat w tym miejscu była jakby zastopowana, to nie było tak, że w trakcie jakiejś szamotaniny coś się stało przypadkiem. To było dosłownie na zasadzie 5 sekund, patrzę i dobra, zrobię to, bum. Więc moim zdaniem coś mu się po prostu pojebało. No po prostu, no jest koleś, popełnił życiowy błąd, bo stracił przez to pas, przegrał walkę. I to jeszcze w taki haniebny sposób, tak? Jeszcze w momencie, w którym wygrywał, więc jakby, no wiecie, no jakby wszystko poszło na niego niekorzyść w tym momencie, tak? Natomiast moim zdaniem po prostu, nie wiem, adrenalina, emocje, na chwilę go zamroczyło, coś mu się popieprzyło, że nie wiem, że może i go kopnął. No jeszcze się uderzył kolanem. No to jest na zasadzie, nie powinno to się wydarzyć, to jest po prostu absurd. No to jest po prostu absurd. W życiu czegoś takiego nie widziałem na tak wysokim poziomie. Ostatnimi czasy była taka akcja, jak ten... Ten wielki Brazylijczyk wygrywał, umieśniony, ten taki wysoki wygrywał z Diego Sanchezem i Diego też dostał kolano. No to też było głupota straszna, no ale to no, czasem się zdarza, bardzo rzadko, ale tutaj to już po prostu przeszło wszystkie granice moim zdaniem. No i mieliśmy kuriozalną dalej sytuację, gdzie jakieś tam przepisy MMA dopuszczają możliwość, że fighter powie, że się dobrze czuje i lekarz go dopuści i tak dalej. Już widziałem komentarze w necie, że Sterling to tak został sfaulowany, ale że nagroda aktorska jak dla paru piłkarzy, już nie będę robił gówno burzy, bo jako fan Realu powiedziałbym, że dla paru piłkarzy Barcelony, ale wszyscy wiemy, wiecie, jak to jest w piłce nożnej, zależy się komu kibicuje, to się widzi to co chce. No w każdym razie, no tutaj jakiś Busquets, nie? No w każdym razie tutaj już było, że od razu, że Sterling udaje i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I możliwe, że tak, możliwe, że trochę udawał, ale słuchajcie,
Na pewno nie chciał wygrać tej walki w ten sposób. Widać było, że jest załamany na koniec, dostaje pas za to, że został sfaulowany. Ale słuchajcie, przegrywał tą walkę, był już zmęczony, był obity. Jest czwarta runda, on już walczy tam, nie wiem, 18 minutę czy którąś. I dostaje kolano na łeb. To nie jest, wiecie, faul, że go tam... Bo czasem są takie faule typu, no nie wiem, musnął go w jaja, ale tak, wiecie, musną i tak naprawdę go nie boli. My wiemy, że on udaje, a on tam, o Jezu, ale boli, nie? Wiecie, takie, wiemy, że udaje, nie? Bo tam oni tak mają ochraniać i nie weszło czysto, ale no ma prawo, bo dostał, jest na powtórce, nie? To jest udawanie, nie? On dostał kolano na łeb, po którym zwykły śmiertelnik miałby wstrząs mózgu i jakby, nie, jakby zamiast pisać, że on udaje, to by jechał do szpitala ten ktoś, zwykły człowiek, nie? W sensie naprawdę, to nie ma w ogóle, wiecie, na najwyższym poziomie dostaniecie takie kolano na głowę, to w ogóle nie ma dyskusji. Moim zdaniem nie powinno być w ogóle sytuacji, w której jakby fighter musi się jakimś wykazać takim, że takim honorem, na zasadzie, że no dobra, no wcześniej miałem wstrząs mózgu na 20%, teraz na 35%, ale kontynuujmy, bo się honorem uniosę. Takie, nie, to w ogóle nie powinno być w jego kwestii. Dostał hardkorowy cios na głowę, który na pewno jest istotny w kontekście całej walki. Absolutnie nielegalny, absolutnie z premedytacją. Koniec. Co najwyżej powinien być ewentualnie jakiś przepis, że jest no contest, dyskwalifikacja i na przykład Petr Jan traci swój pas, bo sfaulował i przegrał przez to jakby, ale że... Sterling go nie wygrywa. Ewentualnie moim zdaniem powinno być coś takiego, w stylu, że pas jest zawieszony, nie? Że ten nie zasłużył na zatrzymanie go, ten na wygraną, ale no to są skomplikowane przepisy, tak? Natomiast ja do Sterlinga nic nie mam. Moim zdaniem walkę przegrywał, moim zdaniem Petr Jan, chociaż walka była super, moim zdaniem Petr Jan popełnił największy błąd w swoim życiu, taki, wiecie, po prostu absurdalny, słusznie został dyskwalifikowany i pozostaje niesmak. Myślę, że rematch to jest coś, co wszyscy będą chcieli, łącznie z tą dwójką. Sterling też na pewno, jak jest ambitnym młodym chłopakiem, też nie chce wygrać pasa na zasadzie, że zostałem sfaulowany i wiecie, i o Jezu, jak mnie boli, nie? Także, ale to nie jego wina. To nie jego wina, to nie on się kopnął w łeb nielegalnie, no kurwa, no. Więc też jak widzę od razu w necie takie pociski po nim, to ja proponuję dać się komuś kopnąć w łeb i potem byśmy porozmawiali, nie? Na zasadzie łatwo się z perspektywy, wiecie, kanapy komentuje, nie? No chociaż jeśli przy aktorze, no to wiadomo, no ale to mówię, to jest kwestia przepisów. Dobra, dochodzimy do drugiej walki wieczoru i tutaj nie ma co tu dużo gadać. Amanda Nunes z Megan Anderson po prostu... No to wyglądało jak ze starych czasów, jak Aśka czy Cyborg, czy te pierwsze walki Nunes. Po prostu pełna dominacja, to co było, widziałem te... no, bukmacherskie, jak to się nazywa, no... Odsy, no... Wiecie, w sensie tak bukmacherzy stawiają, że no Amanda Nunes jest hiper faworytem. Sprawdziło się w 100%. Pierwsza akcja, pierwsze jakieś trzy ciosy i Megan Anderson zatańczyła kankana. Ona jest taką wielką kobietą, długie kończyny i po prostu ją wygięło w każdą stronę. Dostała się ze dwa ciosy. Było wejście w parter, szybkie, nie wiem, szybki chyba dosiad taki z bocznej, no i Nunes i tak, że zamiast ją tam niszczyć pięściami, to stwierdziła, że dobra, no to już ją tam praktycznie z litości wykończyła ją, jakoś takiego wpięła jej odwrotnego trójkąta nogami i jeszcze do balachy, do dźwigni na łokieć, tak rękę wygięła, tamta już nawet podejrzewałem, że jeszcze ją nie bolała, ale już wiedziała, że jest po walce, więc klepała, no to po prostu kompletna deklasacja, nie ma o czym mówić, Nunes jest po prostu najlepszą kobiecą fighterką ever. Znaczy w sensie, no ostatnio kobiece MMA muszę powiedzieć, że w ogóle mnie nie bawi, tak jak na początku były ciekawe osobowości jak Asia Andrzejczyk, jak Ronda Rousey, jak Misha Tate i tak dalej. Ostatnimi czasy większość walk kobiet jest absolutnie nudna osobowości, nie widzę żadnych ciekawych. To jest moje prywatne zdanie, w sensie tak jak parę lat temu był taki boom, że o, a jednak kobietki mogą być dobrymi fighterkami i ciekawymi i tak dalej, tak teraz jest znowu taki... Nie widzę żadnych ciekawych nazwisk. Nie chodzi mi tu o płeć, broń Boże, chodzi mi stricte o ludzi, że... No Amanda Nunes ewidentnie jest taką osobą, więc no jak widać, no jej walkę można z przyjemnością obejrzeć, jak deklasuje kogoś. Chociaż z drugiej strony, no to taka deklasacja, to ja nie wiem, no taka różnica poziomów. Ale dobra, przejdźmy do tego, na co wszyscy czekaliśmy. Musiałem się napić. Jan Błachowicz, nasz Janek, nasza legenda, duma Polski, duma Europy, jak teraz mówią. Największy zwycięzca tej całej gali. No nie tylko dlatego, że wygrał z tą walkę z Adesanią, ale też dlatego, że nie wiem do kogo mówię, nie wiem czy kto z mojej widowni w ogóle ogląda UFC, ale Janek jest niesamowicie skromnym, takim przyjemnym do oglądania czy przebywania z nim człowiekiem. Znaczy nigdy z nim nie przebywałem, ale z tego co widzę w necie. I Janek zyskał mnóstwo fanów dzięki tym wszystkim wywiadom prowadzącym do tej walki, dzięki serii Embedded, czyli tej... dzięki tym wszystkim nagraniom z nim w necie, ponieważ
w tym całym zgiełku tych przerośniętych ego i osobowości typu zniszczę cię, kurwa, jestem najlepszy i w ogóle takiego, wiecie, nie? Nawet często ci ludzie tacy jak Adesanya, to jest bardzo inteligentny chłopak, to nie jest dres pod budki z piwem, że on tam... Ale wciąż ma takie, wiecie, na zasadzie ego, że mówicie o przyszłej gwieździe, że będę najlepszy i tak dalej. Janek zachowuje się jak zwykły ziomek, jak wasz kolega, typu idziemy na trening razem, na zasadzie dzień przed walką gra w ping-ponga z Izu i się śmieją, wiecie, na zasadzie zyskał, i nie tylko, że ja go lubię, i jakby myślę, że każdy powinien go lubić, i mega go szanuję i dziękuję mu za te wszystkie emocje, bo to jest prawdziwy, po prostu duma dla mnie sportowa Polski. Największa w tym momencie dla mnie obok, powiedzmy, Lewandowskiego. Wiecie, no tam skoków nie śledzę, więc jakby no też szanuję, ale ten. No w każdym razie zyskał sobie teraz mnóstwo fanów na całym świecie. Dosłownie filmiki te wszystkie prowadzące do walki były wypełnione komentarzami od Amerykańców i w ogóle ludzi z całego świata typu: kurde, lubię Iziego, lubię Adesanię, ale ciężko nie kibicować Janowi, kiedy jest tak skromnym, wydaje się fajnym, zwykłym, pozytywnym człowiekiem. I cieszę się, że Błachowicz po prostu staje się międzynarodową gwiazdą dzięki temu, że pomimo tego, że wygląda jak taki, śmieją się, że wiecie, że mógłby być jakimś feudalnym panem z mieczem, który siepie ludzi, kurna, obcina głowy, atakując wioski, to jest po prostu takim teddy bearem, takim misiem puchatym, z którym fajnie byłoby pójść na piwo i po prostu spędzić czas. I na zasadzie uwielbiam to, że on będzie do końca życia już gwiazdą lubianą, że to nie jest tak jak Asia Andrzejczyk, której większość osób nie lubi. I całkiem słusznie, bo jej charakter wychodzący przed walkami to jest po prostu cringe i wstyd, w sensie to jak bardzo jest sukowata i taka... W sensie to jest Błachowicz jest odwrotnością Jędrzejczyk, czyli jak dochodzi do walki, jakichś wywiadów i tak dalej, to on jest po prostu miły, skromny i tak dalej. Także no, piękna wizytówka Polski, polskich fighterów, piękna wizytówka sportu w ogóle. Lubię takich fighterów właśnie jak on, jak GSP, którzy są pełni szacunku, którzy mają taki, wiecie, na zasadzie, że nie jakby... biznes i to, co na przykład robi Conor McGregor, czyli to, że trzeba być, wiecie, agresywnym i trasztokować, żeby zrobić hajs. Ja szanuję robienie hajsu, wiecie, szanuję to, że chłopak znikąd doszedł do posiadania setek milionów na koncie. Dzięki temu, sprytnie. Przepraszam najmocniej, ale z drugiej strony szanuję po prostu takich oldschoolowych, na zasadzie, że szacunek, skromność i po prostu staram się być najlepszą wersją siebie i walczyć najlepiej, jak umiem. I tyle. I jest wdzięczny za wszystko, że może w ogóle to robić. To jest w zasadzie... Niesamowicie szanuję Błachowicza. Przechodząc do samej walki. Adesanya był faworytem. I głównie dlatego, że jest niepokonany. Głównie dlatego, że jego ostatni performance po prostu była kompletna deklasacja Paulo Costy. Czy Koszty, już nie wiem, jak Brazylijczycy czytają. I muszę wam powiedzieć, że rozumiem to, ale ja jakbym miał postawić pieniądze, to postawiłbym na Błachowicza. I postawiłbym na Nunes i Jana, więc dobrze, że tego nie zrobiłem, bo Jan przegrał przez dyskwalifikację. Petr Jan w sensie. Natomiast jak dla mnie Janek... W sensie to, że Adesanya poszedł do wagi wyżej, to jest to, co mówił też w wywiadach po walce, to jest dla mnie mega szacun. W sensie ja też go szanuję, to jest chłopak, który nie musiał tego robić, to jest chłopak, który nie zmienił kategorii wagowej, tak jak niektórzy wcześniej robili, jakiś McGregor, który ze 145 przeszedł na 155 i tak naprawdę to jedyne czego, w sensie wszedł tak naprawdę do swojej kategorii wagowej, podczas gdy wcześniej po prostu się straszliwie wychudzał, nie? Adesanya w dzień ważenia jest z 2 czy tam 3 kilo poniżej limitu. Janek ledwo co dobija limit po to, żeby tam z 7 kg więcej ważyć w dzień walki, czy tam ileś. Czyli różnica będzie między nimi koło 10 albo ponad 10 kg w dzień walki. Kategorie wagowe w sportach walki, i nie tylko, są zrobione nie przez przypadek. Ponieważ ta różnica w sile po prostu jest widoczna. I w 99% przypadków ten 10 kg silniejszy na tym samym poziomie techniczno-umiejętnościowym i tak dalej wygra. I tak właśnie było tym razem. Znaczy to nie jest jedyny powód, dla którego Janek wygrał oczywiście i zaraz do tego przejdę, do samej walki. Ale chodzi mi o to, że ja bardzo szanuję Adesanię, że to jest full wyzwanie dla niego, nie musiał tego robić. Też cały czas był pełen szacunku dla Błachowicza i przed i po walce i powiedział, że jeśli dla kogoś, z kimś przegrać, to właśnie z takim prawdziwym mistrzem jak Błachowicz, który jest miły, a nie z jakimś trash-talkerem, który go wyzywa, więc jakby nie mam nic poza szacunkiem do Adesani, który naprawdę po prostu jest prawdziwym takim człowiekiem, który sam sobie rzuca wyzwanie dla zabawy, też jest bogaty, nie musiałby tego robić i tak dalej, nie? Natomiast jak dla mnie te bukmacherskie kursy zostały całkowicie zaburzone przez walkę z Paulo Costą, ponieważ Paulo Costa miał być też takim właśnie, że umięśniony, silny i go znokautuje i Adesanya zrobił mu po prostu szkółkę, taką kickboksersko K1, że go wypsztykał i po prostu był nietykalny, a trafiał wszystko co chciał, gdzie chciał i go skończył. Natomiast
To daje bardzo zły obraz, takie porównywanie walki Paulo Costą z walką i z Błachowiczem przed walką, ponieważ Paulo Costa po prostu odwalił absolutną pajacerkę w tamtej walce. Całkowicie zmiażdżony psychicznie, stał, pajacował, nic nie robił, teraz jeszcze wyszły jakieś wymówki, że pił wino dzień wcześniej i się nie wyspał i coś i w ogóle, no... Paulo Costa przyszedł po prostu po tej walce, teraz jest pośmiewiskiem. Wciąż mega groźnym fighterem, ale pośmiewiskiem po prostu i... No, to wiecie, ciężko mówić o... w sensie, nie można wziąć tego sukcesu Adesani, zabrać od niego, ponieważ walczył fenomenalnie, ale trzeba wziąć pod uwagę, oceniając tamtą walkę, że Paulo Costa po prostu odwalił kompletną pajacerkę, taktyczne zero, psychologiczne zero, co jest mega istotne, czego wiedzieliśmy, że Janek nie zrobi. Janek jest psychologicznie całkowicie odporny na jakieś wszystkie zagrywki trash talk. On w ogóle nie wchodzi do pokoju nazwanego trash talkiem. Jeśli chodzi o taktykę, zawsze jest dobrze przygotowany i rozumie przeciwników i może nie jest najlepszym taktycznie zawodnikiem ever, ale rozumie, co jest jego silną stroną, co jest słabą stroną, co trzeba przeciwko komu zrobić i nie wchodzi w te psychologiczne wojny, żeby, wiecie, tak jak to McGregor na przykład zawsze wkurzał przeciwników i potem mu się na coś nadziewali, nie, bo się dali sprowokować. I ja osobiście stawiałem, że Błachowicz wygra przez knockout w trzeciej rundzie, to było takie moje, wiecie, prywatne zgadywanie. Wygrał przez decyzję i moim zdaniem była to piękna walka, gdzie przez pierwsze trzy rundy mieliśmy szachy w stójce, i przez czwartą, piątą rundę trochę szachów w stójce i po prostu pełną dominację Janka w parterze, który wykorzystał to, że Adesanya się trochę zmęczył. Wszedł mu w nogi, przepięknie, w ogóle zero szansy na obronę tych dwa takie double legi. Wiecie, no dwa po prostu takie kapitalne tempo wejścia w nogi i Adesanya, po pierwsze, no to on jest jakimś tam chyba fioletowym, czy niebieskim, czy fioletowym teraz chyba dostał paskiem w jiu-jitsu, no. W ogóle wiecie, na zasadzie w porównaniu do takiego Błachowicza, który jest czarnym paskiem, to jest trochę słabo. Natomiast przy okazji jest 10 kilo lżejszy. No i to właśnie w momencie, w którym macie takiego doświadczonego Błachowicza, który na was leży w bocznej czy w półgardzie, no to właśnie wtedy to, że macie mniej umiejętności i mniej kilogramów, no właśnie wtedy wychodzi. Więc Janek bardzo inteligentnie, taktycznie po prostu leżał na nim czwartą, piątą rundę, lekko go obijając, to nie były jakieś... To nie były jakieś próby, nie wiem, wykończenia go czy coś, to była próba po prostu zdominowania i takiego zaznaczenia, że wygrywam tą walkę na punkty. Chociaż jakby tam jeszcze dali mu 30 sekund, to już w tej piątej już kończył dosiad, praktycznie kończył w dosiadzie i już ten Grand and Pound był taki znaczący. Także no, jakby tak zaznaczył po prostu na koniec, ostatnie 3 sekundy walki, to jest jak Janek po prostu go kończy, no. Adesanya dał sobie to zrobić, bo wiedział, że jest 5 sekund, więc to też nie jest, nie da się tak powiedzieć, nie? To co może powiedzieć, to... Tak jak zawsze chwalę angielski komentarz. Ja bardzo lubię Joe Rogana, bardzo lubię DC, który komentuje. I nienawidzę polskich komentatorów. Jak w Polsce słucham jakiegoś komentarza, sztuk walki, jakichkolwiek, może poza zawodowym boksem, ale jeśli chodzi o MMA, to po prostu słyszę na zmianę ludzi, którzy albo nic nie wiedzą o sztukach walki, chociaż komentują od 300 lat, ale widać, że nic nie wiedzą, nic nie rozumieją, po prostu komentują te same bzdury od 300 lat. Albo ludzi, którzy wiedzą, bo są na przykład ex-fighterami, ale ledwo po polsku mówią. I nienawidzę polskiego komentarza, po prostu nienawidzę w MMA, naprawdę, to jest dla mnie jakiś hardcore. Podczas gdy bardzo lubię właśnie takie osoby jak Joe Rogan, czy DC, czy no wszyscy ci, co tam komentują w UFC, ponieważ to są ludzie, którzy się znają, są pasjonatami i przy okazji potrafią mówić. Powiedziawszy to, absolutnie po prostu... Jakie to słowo? No skandal, po prostu skandal jest to, co Joe Rogan z DC mówili w trakcie tej walki. Nie mogłem uwierzyć i dlatego serce mi waliło po prostu o tej, nie wiem, ósma już nad ranem była chyba, serce mi mało nie wyszło z klaty przed decyzją, ponieważ moim zdaniem czwartą, piątą rundę Janek wygrał, ale pierwsze trzy były bliskie, pierwsze trzy były, jak dla mnie to było 3 do 2 lub 4 do 1 dla Janka, jak dla mnie... Nie pamiętałem, którą, ale którąś moim zdaniem Adesanya powinien, powiedzmy, dałbym mu 10-9, natomiast dwie, co najmniej jedną lub dwie z tych pierwszych trzech dałbym Jankowi. Natomiast ja denerwowałem się strasznie, ponieważ w trakcie walki po prostu chłopaki komentujący absolutnie pieprzyli bzdury i jakby ja się zastanawiałem, czy to oni, czy to ja. Bo wiecie, jak się kibicuje komuś tak jak ja Jankowi, to może tak być, że mi się wydaje coś, nie? Że wiecie, że no, tam nie zauważam czegoś, albo jakby podniecam się bardziej tym, że jeden cios trafił, a dostał 3 na przykład i tego nie widzę. Tymczasem nie, na szczęście potem po walce i na Twitterze, i na YouTubie, i wszyscy piszą, że komentatorzy po prostu dali totalnie dupy.
pewnie się do tego odniosą, to są mądrzy ludzie, nie robią tego specjalnie, pewnie się do tego odniosą, pewnie przeproszą, pewnie obejrzą jeszcze raz, wejdą w dyskusję. DC jest spoko, Joe Rogan też jest spoko, także wiecie, jakby ja ich nie krytykuję tak całościowo, bo wiem, że w internecie jak raz się coś powie nie tak, to już koniec, to już cancel culture, ale... Nie, no po prostu dali dupy tym razem i zobaczymy jeszcze jak się do tego odniosą, natomiast były absurdalne momenty, oglądałem tu już walkę drugi raz teraz i absurdalne momenty, gdy wchodzą na ekran statystyki, że tam nie wiem, w drugiej rundzie, że Janek trafił ma na głowę 15, na ciało 15, Adesania ma nie wiem, tam 9 i 7, tylko więcej low kicków, więcej na nogi miał. I dosłownie Joe Rogan mówi, że Adesanya outstruck Błachowicza, czyli że wiecie, no że więcej ciosów trafił, nie? Mówię, dosłownie masz statystykę, albo taki moment w stylu Janek zrobił piękny unik, kontrę jakimś sierpowym, trafił Adesanie, a po tym uniku, gdzie nic nie dostał, Joe Rogan mówi coś w stylu, że no o, Adesanya go znowu trafił. Takie, what the fuck, w ogóle co ty mówisz człowieku, na zasadzie... No i właśnie, przechodząc już do samej walki, tak stricte technicznie, przepiękne pierwsze trzy rundy od Janka, niedocenione przez komentatorów, natomiast moim zdaniem przepiękne, ponieważ wszedł w grę z Adesanią jakby na jego warunkach, czyli robimy stójkę, robimy taki kickboxing na wysokim poziomie i to taki dystansowy kickboxing. Nie tak, że wchodzę w jakąś brudną, wiecie, walkę na zasadzie, że jesteśmy w pół dystansie i tu już wszystko leci jak chce, tylko taki bardziej z dystansu i mnóstwo akcji typu schodzę, kontruję, schodzę, kontruję, albo na zasadzie feint, że fejkuję cios, robię już zmyłkę, kiwkę, on jakoś reaguje, więc ja reaguję, więc on uderza, więc ja unikam i ja uderzam. Szachy w stójce, po prostu coś pięknego, zakończone jakimś kopnięciem. Jedyne co Janek pozwalał Adesani robić, to kopać tego wewnętrznego low kicka, aczkolwiek te też częściowo sprawdzał, znaczy w sensie sprawdzał, blokował. Brakuje mi polskiego słownictwa, Boże. Bo po angielsku się mówi, że checked, nie? Że tak jakby sprawdził, a to zblokował po polsku. No w każdym razie uważam, że przepięknie walczył w tej stójce i to było bardzo wyrównane. Ja nie uważałem, że Janek go nie niszczył, albo że Adesania niszczył Janka. To było bardzo takie... Dostał prosty, oddał prostym. Zrobił unik, odpowiedział kontrą, zaatakował i sam został skontrowany. To wyglądało bardzo ładnie i bardzo tak na high level, po prostu K1 walka w stójce, czy tam Muay Thai, czy kickboxing, jakkolwiek se nazwiemy, nie? I uważam, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest to, że Janek nie próbował z nim nawet nie tylko, że klinczować, tylko, że nie próbował go zaganiać do ciasnej przestrzeni, ponieważ było tyle mowy, że to jest ten mniejszy oktagon, że nie będzie musiał go ganiać tak bardzo. Tymczasem było kilka sytuacji, w których Janek miał Adesanię pod klatką i dosłownie się odsuwał. I to mnie zaskoczyło, ponieważ potem w wywiadzie powiedział, że wszedł mu w nogi w czwartej i piątej dopiero, ponieważ czuł, że na początku Adesania był bardzo ruchliwy, bardzo sprytny, bardzo taki ciężki do złapania, i że dopiero się trochę zmęczył i wiecie, na zasadzie tam w tej czwartej rundzie czuł, że dopiero wtedy wejdzie w tempo i złapie. To pokazuje jego taktykę, to pokazuje jego geniusz i umiejętności i doświadczenie przede wszystkim. To co jest naprawdę u Janka jego mocną stroną, doświadczenie. 38 lat na karku, dziesiątki walki i bardzo mocna psychika. To jest właśnie to, że się nie podpalił, że muszę mu wejść w nogi w pierwszej rundzie na pałę na zasadzie, wiecie, i się na coś nadzieje. Tylko wyczuł, przeszedł przez rundy i w czwartej, piątej wyegzekwował ten plan wtedy, kiedy to idealnie można było zrobić. To jest właśnie ten taktyczny geniusz, który trzeba docenić. Ale zaskoczyło mnie to, że mimo wszystko nie próbował nie na siłę w niego wchodzić, nie wiem, wejścia w nogi czy clinch, ale tak trochę go zamknąć, tak trochę zabrać mu przestrzeni, żeby Adesanya nie miał tych swoich, wiecie, takich długich rąk i tego wszystkiego, co on lubi robić. Plus Adesanya stoi bardzo mocno na przedniej nodze, ten taki kickboxerski, powiedzmy, styl. Nie wiem, taekwondo, nie wiem, karate, może coś w tym stylu. I dziwiłem się, że Janek nie używa w ogóle przednich low kicków. I może to dobrze, może się bał, że będzie kontrowany ciosami, bo to jest typowe, że kupisz low kicka, a koleś ci wchodzi od razu z ciosem. Nie, jakby wiecie, no Janek jest specjalistą, nie ja. Ale powiedzmy, że to mnie trochę mnie zaskoczyło, że tutaj można by wykorzystać to, że on tak stoi na tej przedniej. Brakowało mi też tych jego kopnięć, których kilka weszło, ale dużo mniej niż się spodziewałem. Tych, co mało nie wybiły żeber Reyesowi z klatki piersiowej, jak te jego lewe middle kicki kończące akcje, ponieważ wydawało mi się, że w Adesanie akurat może kopać te, bo Adesania jest na tyle lekki, że takie kopnięcia na pewno będą go przesuwać nawet bez, nawet jak będą blokowane w jakikolwiek sposób. I one są bezpieczne. Janek je zawsze kończy nimi akcję na przeciwnika, który się cofa, czyli coś tam uderza, przeciwnik się cofa i jeszcze go sięga tym kopnięciem. To jest zazwyczaj bezpieczna technika, bo kopnięcie takie, że stoimy blisko i ja kopię, to w tym momencie może mi to ktoś skontrować, ale jeśli ktoś się cofa i ja kończę kopnięciem, no to właśnie tak jak Reyes,
jest to w miarę bezpieczne i ciężkie do skontrolowania, nie? Znowu zużywa energię, więc to Janek musiał też na 25 minut ją rozłożyć. Znowu, bardzo ciekawe tutaj. Widzicie, to wszystko jest taka dyskusja teoretyczna o taktyce, którą no, myślę, że warto podjąć, ale nie ma tutaj takich odpowiedzi, wiecie, typu, że powinien robić to albo to. Zrobił co musiał, zdecydowanie wygrał, mimo komentarza chłopaków. I udowodnił, że no, że jest underdogiem, że nie jest faworytem od tylu walk po prostu pokazuje, że jest fantastycznym, doświadczonym zawodnikiem w szczycie formy, który naprawdę jest groźny w stójce, jest groźny w parterze, jest groźny w clinchu, jest groźny psychicznie, jest groźny taktycznie, nie jest niepokonany, nie jest, nie wiem, nie da się go rozgryźć czy coś w tym stylu, ale że w tym momencie prezentuje najwyższy poziom, jest wszechstronny, jest super człowiekiem, nie należy go lekceważyć i po prostu to jest duma Polski. Także ogólnie, powiem szczerze, że gala moim zdaniem bardzo udana. W early prelimsach wiele, nawet jak nie znałem ludzi, wiele fajnych skończeń szybkich, także fajnie, bo najgorsze co może być to jak są te early prelimsy, nie znasz w ogóle ludzi, a tam jakieś same decyzje, na przykład nudne walki wygrindowane, a tymczasem było dużo skończeń. Było dużo kontrowersji w trakcie tej gali, ale no częściowo taka kontrowersja. Nie podobało mi się to, co robili sędziowie, nienawidzę Herbadina. Mark my words, w sensie zobaczycie w przyszłości, ci z was co oglądają UFC, jeśli do tej pory nie myśleliście nic złego o Herbiedinie, kurwa zwróćcie uwagę, zobaczycie w następnych galach, niestety. Oczywiście wszyscy mają prawo się nie zgodzić, no na zasadzie, ja wiem, że on jest uznawany za jednego z najlepszych sędziów, ale no po prostu ja typa nie trawię w ringu, naprawdę nie trawię, za dużo błędów i zresztą dużo jest tych kurwa problemów sędziowskich w MMA, naprawdę, no ci ludzie czasem stopują walkę za wcześnie, za późno, jakieś nie kontrolują ringu, w ogóle, znaczy oktagonu, tak, no w sensie, ja mam dużo problemów z nimi, no ale powiedzmy, że tym razem te błędy nie były straszne, dyskwalifikacja Petra Jana była na jego życzenie, więc jakby, wiecie, to kontrowersja wynikająca z jakby przez zawodnika, nie? Amanda Nunes, kapitalny performance, Błachowicz, kapitalny performance, do Adesani tylko szacunek, bo tak naprawdę no to, no tak naprawdę nic nie ryzykował poza tym swoim rekordem, już nie jest niepokonany. Jak fajnie Błachowicz powiedział na konferencji prasowej, że będzie go pamiętał do końca życia, no bo wiecie, tak jakby zabrał mu to zero z przegranych, nie? Teraz ma jeden, więc jakby jestem tak dumny z Janka. Jakby parę lat temu ktoś mi powiedział, że będziemy mieć polskiego mistrza UFC. Dla osób, które nie śledzą UFC czy MMA, to jest takie... Nie? No w zasadzie, whatever. Dla mnie to jest po prostu... To jest dosłownie dla mnie Lewandowski level, no w zasadzie... Superstar, to jest dla mnie sportowy superstar po prostu i niesamowita duma i naprawdę, no w sensie mega szacunek, uwielbiam Błachowicza i z przyjemnością będę oglądał jego przyszłe walki i te wszystkie, wiecie, jakieś wywiady i tak dalej. Cieszę się, że cały świat teraz kocha Janka, naprawdę, w sensie cieszmy się, my się wszyscy kurwa cieszmy, nie, że mamy fajnego reprezentanta, którego dosięga sprawiedliwość. Ponieważ nawet jeśli tamci komentatorzy czegoś nie widzieli, ludzie to widzieli na świecie i jakby Janek zasłużenie zyska teraz popularność, sławę, pieniądze i tak dalej, nie? Zresztą teraz dajmy mu się nacieszyć, wiecie, małym dzieckiem, które przecież został niedawno ojcem. I cóż, i gdzieś tam za pół roku miejmy nadzieję, że znowu w kolejnych emocjach zobaczymy, jak z Gloverem, Teixeirą obroni pas. W każdym razie, ile gadam? Ponad 40 minut, także chyba skończę. Nie wiem, czy to kiedyś powtórzę, nie wiem, czy na moim kanale albo w ogóle w necie jest ktoś, kogo to interesuje, ale stwierdziłem, że kurna, nie mam z kim o tym pogadać tak naprawdę. Wygadam się tak, jak to robię zawsze do kamery i się dowiem. Może zresztą część z moich widzów okaże się, że ogląda UFC czy MMA, więc jakby śmiało piszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. I cóż, no, pozdrawiam wszystkich fanów MMA, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.